Let's talk about deliverance. I wasn't going to do that, but I'm going to. Pomówmy teraz o uwolnieniu. My grandfather. Mój dziadek. My mother's dad. Tata mojej mamy. Was a alcoholic. Był alkoholikiem. A womanizer. Ganiał za kobietami. He got angry and tore up the furniture when he got drunk. I kiedy był pijany, to potrafił w taką furię popaść, że niszczył meble. He was not a Christian. Nie był chrześcijaninem. Neither was my grandmother. Moja babcia też nie była chrześcijanką. She played guitar in a bar. Ona grała na gitarze w barze. He was married to another woman and had a boy. I on potem ożenił się z inną kobietą i miał syna z nią. He was unfaithful, committed adultery, got my grandmother pregnant. On wcześniej miał inną żonę i był niewierny. I w czasie, kiedy był mężem innej kobiety, moja babcia zaszła z nim w ciąży. 2 months before my mother's born, he gets a divorce and grandma and he got married. I 2 miesiące przed urodzeniem mojej mamy, on rozwiódł się z tamtą kobietą i ożenił się z moją babcią. Then God saved my grandma. I potem moja babcia przyjęła zbawienie. And forgave her of her sin. Bóg przebaczył jej grzechy. She was an illiterate woman. Ona była analfabetką. I'm the first person in my family to go past the 8th grade. Ja jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie, która miała wyższy poziom wykształcenia niż podstawowy. And I heard stories about that grandfather. Ja wysłuchiwałem historii na temat tego dziadka. Even after he married my grandmother, he still was an adulterer. I nawet potem, jak ożenił się z moją babcią, on dalej był cudzołożnikiem. He still was controlled by his alcoholism. I cały czas był pod kontrolą alkoholizmu. It turned him into another man, a mean man. I on stał się złym człowiekiem przez to. But I thank God. Ale ja dziękuję Bogu, I never knew him. Że nigdy go nie znałem. I thank God I never knew that grandpa. Ja dziękuję Bogu, że tego dziadka nigdy nie znałem. I thank God he died. Ja dziękuję Bogu, że on umarł. Before I was old enough to ever remember him. Że zanim byłem na tyle duży, żeby go pamiętać. I thank God for the godly grandfather I had. Ja dziękuję Bogu za pobożnego, za Bożego męża, którego ja miałem za dziadka. Who loved Jesus. Który kochał Jezusa. Who would sit over in the Amen corner of the Baptist church. Który siedział w tym kąciku baptystycznego kościoła, gdzie najgłośniej krzyczeli Amen. And just cry as the tears of would flow down his cheeks. I gdzie mogłem widzieć, jak łzy spływają po jego twarzy w kościele. A gentle man. Ten łagodny człowiek. A loving man. Ten kochający człowiek. I thank God that was my grandfather. Ja dziękuję Bogu, że to był mój dziadek. I thank God the other one died. Ja dziękuję Bogu, że ten poprzedni umarł. Would you like to know what he died of? I chcecie wiedzieć, na co on umarł, ten poprzedni dziadek? I'll tell you anyway. Powiem wam, czy chcecie, czy nie chcecie. Somehow God drew him to a little Baptist church. W jakiś sposób dziadka Bóg przyprowadził do małego kościółka baptystycznego. And this mean adultering alcoholic. I ten wredny, cudzołożny alkoholik heard the gospel. Usłyszał Ewangelię. And God drew him. I Bóg go przyciągnął do siebie. And he ran to the front. I on biegiem pobiegł naprzód and kościoła. He got on his knees. I padł na kolana. And he asked God to forgive him of all of his sin. I poprosił Boga, żeby przebaczył mu wszystkie grzechy. But to change him. Ale żeby go zmienić. Not just to forgive him. Nie tylko żeby mu przebaczył, ale żeby go zmienił. But to deliver him. Żeby go uwolnił. From the alcoholic spirit and the adultering spirit. Z tych duchów, z tego duchu nałogu, z tych duchów cudzołożnych. And at that altar that night. I na tym ołtarzu tego dnia. That grandfather died. Mój dziadek umarł. And I got a new one. Ja dostałem nowego dziadka. This gentle man. Tego łagodnego faceta. Who loved Jesus. Który kochał Jezusa. And what's so exciting?
I to, co jest najbardziej ekscytujące. When my grandfather died, kiedy mój dziadek umarł, so did my dad at the same altar on the same night at the side by side they tego both samego got wieczoru umarł mój tata z przodu tego samego kościoła tego samego dnia to samo się wydarzyło dla ich obu. This is not just some teaching from the Bible to me. This is the story of my family. Dla mnie to nie jest jakieś teoretyczne nauczanie z Biblii. Dla mnie to jest historia mojej rodziny. He had the power to set my grandfather free. On ma moc, miał moc, żeby uwolnić mojego dziadka. I'm all for NA and AA, Alcoholics Anonymous, Narcotic Anonymous. Ja jak najbardziej jestem i wspieram wszystkie te organizacje anonimowych alkoholików i tego typu instytucje. I ten program 12 kroków. That's good. To są dobre rzeczy. But Grandpa had a one-step program. Ale mój dziadek miał program jeden krok, w którym był jeden he krok. He never touched another drop of alcohol the rest of his life. I od tamtego dnia nie dotknął ani kropli alkoholu do końca życia. God had transformed his thinking so he didn't have stinking thinking. I potem Bóg zmienił też tego samego dnia jego myślenie, tak że już nie miał takich różnych śmierdzących myśli w głowie. Not one relapse. I nigdy nie miał nawrotu. But he never touched another woman in unfaithfulness again. I też nigdy nie dotknął już, nie był niewierny mojej babci, nigdy nie dotknął żadnej kobiety w cudzołóstwie. And oh, it was so much better on the furniture. I też bardzo to się dobrze przysłużyło meblom u nas w domu. No more furniture's being broken as alcoholic rages. Już żadne meble nie były łamane w jego atakach furii po alkoholu. And my mother never had to go stand crying, shaking in fear. She watched him out of control again. I moja mama już nigdy nie musiała cała trzęsąca stać w kącie i płakać, kiedy patrzyła, jak on miał te ataki gniewu. He not only has the power to forgive our sin, but to deliver us from our sin. Bóg nie tylko ma moc, żeby nam przebaczyć nasze grzechy, ale żeby nas uwolnić z naszych grzechów.